Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj bardzo ważna dla mnie paczka, paczka, na którą czekałem bardzo długo, na którą sobie zbierałem, żeby mieć, moi drodzy, lepszą jakość, ponieważ moja lustrzanka Canon 600D jest bardzo, bardzo fajna, ale mimo wszystko w ciemnościach, czy też przy słabym oświetleniu, jakie tutaj panuje, bo to są jakieś tam stare budownictwo i małe okna, trochę średnio sobie radzi, a ja jestem taki, że jestem perfekcjonistą i strasznie lubię dobrą jakość, więc postanowiłem coś kupić. Kupić coś, co jest tutaj. A jako, że nie lubię unboxingów ani nic, prawda, to zrobimy magię montażu, bo unboxingi są nudne, trwają 10 minut i nie pokazują nic. Ewentualnie kolesie, który próbuje rozerwać pół plastiku nożem i mu nie wychodzi. Więc oto jest, moi drodzy, czyli Panasonic Lumix GE7. Moim zdaniem w tej kwocie, czyli zapłaciłem za to 2900 zł, aktualnie po około tyle chodzą. Jest to najlepszy bezlusterkowiec oraz najlepsza kamera możliwie do nagrywania, więc wreszcie sobie ją sprawiłem i miejmy nadzieję, że będziecie zadowoleni, ponieważ jakość porównywalna z tego urządzenia, a z tego urządzenia to są dwa inne światy. Oczywiście wszystko też bardzo dużo zależy od obiektywu, ale nie wtrącajmy się już w te takie profesjonalne rzeczy, które zrozumie paręnaście procent z nas. Więc zobaczymy sobie teraz tylko, co znajduje się w środku, potem zmienimy aparaty i zobaczymy, czy już na samym początku zobaczycie jakąkolwiek różnicę, ale pamiętajcie, zanim ja tak naprawdę oswoję się z tym aparatem, zanim znajdę jak najlepsze ustawienia, to jeszcze sporo czasu minie, ale i tak mam nadzieję, że będziecie z nowej jakości zadowoleni. Dobra, moi drodzy, tak więc czas przejść do środka. Panasonic DMC GE7 na rynek europejski, czyli z tego, co się nie mylę, będę nagrywał w PAL-u, czyli 25 klatkach lub 50, a nie w 30 i 60. Jak to się otwiera? O, tutaj. Jak to jest na rynku amerykańskim? No i zobaczymy, co my tutaj mam. Tutaj są opcjonalne akcesoria, to mnie to nie obchodzi, bo i tak już nie mam ani grosza na koncie. To są jakieś znaczki po chińsku, więc to też nas nie obchodzi. I przechodzimy do książeczek, czyli... Płytka. No, dobrze, że mam zewnętrzne nagrywanie. Chociaż pewnie tutaj i tak nie będzie nic ciekawego. Panasonic Lumix. Otworzymy. Co to jest? Cóż to może być, moi drodzy? Oj, przepraszam. Przepraszam, że was uderzyłem. Płytkę walić. Wszystko jest po niemiecku. No okej, dobra. Powiedzmy, że to są swego rodzaju instrukcje, ale ja jestem facetem, który się sam uczy i nie czyta instrukcji, bo instrukcje są B. Lumix, dobra, tutaj również jest instrukcja i to... Jezu, ile... Patrzcie, ile tego papieru tak naprawdę dają do jednego zwykłego aparatu. O nie, zieloni będą wkurzeni. Gwarancja, to jest dosyć bardzo ważna rzecz tutaj dla mnie. O kurde, jakie to jest małe, ja nie mogę. Zaczniemy od czegoś innego niż od aparatu. Okej, mamy tulipan, czyli naszą osłonkę na koniec obiektywu, dzięki której tam chronimy go przed durnymi oświetleniami z góry, z boku i tak dalej, tak na chłopski rozum po prostu. Fajna, fajna rzecz, tym bardziej, że jest w zestawie, więc nie narzekam. I czy to jest obiektyw? Ja pierdziu, jakie małe obiektywy. Ja nie mogę. Ja mam przejściówkę teraz również na ten obiektyw, który tutaj nagrywa. I ten mój obiektyw jest dwa razy większy, a to też jest stokowy. Okej, to jest Lumix, moi drodzy, 1442 f3,5, jak chyba dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Jest naprawdę malusieńki. No i jestem ciekawy, jak to wszystko będzie działać, co nie? Strasznie lubię obiektywy, nie wiem dlaczego, ale mi się podobają. Dobra, skończmy z obiektywami. Ok, następne rzeczy, czyli pasek z piękną nalepką Made in China. No, dobrze Panasonic, naklejajcie takich więcej. Ale z tego co widzę, jest to zwykły pasek po prostu, żeby go zamontować na nasz aparat. Ale fajny, nie jest to skóra, to jest jakaś ekoskóra albo podróba skóry. Ale pasek jest, więc nie narzekam. Chociaż paska tak naprawdę nigdy w życiu nie używam. Dobra, aparat na sam koniec, coś tu jeszcze będzie. Jest akumulator jeden. Ok. Jest do ładowania, czyli gdzieś tu będzie jeszcze ładowarka. Mam drugi akumulator, kupiłem w zestawie. Wolę mieć dwa niż jeden, a i tak pewnie jeszcze jakiś dokupię. Jest i ładowarka, mamy kabel zasilający. Mamy jeszcze również kabel USB na... Co to jest za kabel? To jest USB 2? Typ... Jadusicko, nie wiem co to jest za kabel, szczerze mówiąc. Ja słyszałem, że właśnie Panasonic Lumix ma taki bardzo dziwny kabel i lepiej tego nie zgubić. Więc jest w zestawie. No i to chyba na co wszyscy czekamy, czyli nasz aparat. Patrzcie, jakie to jest wszystko małe. To jest mniejsze od mojej dłoni, moi drodzy. To jest 410 gramów czystego, pięknego nagrywania. I patrzcie, jaki to jest moja dłoń, aparat. Ach. Dobry aparat. Dobra, zamontujmy przynajmniej obiektyw, żeby to jakoś sensownie wyglądało, bo to jest tak małe.
że aż dziwne. Wejście mikro 4 trzecie, tak więc standardowe, znaczy standardowe zależy jak na co patrzeć. No tak jak mówiłem, całkiem inaczej. Ok, weszło, weszło, idealnie. Oto i jest mój nowy aparat. Ale on jest malusieńki, ja nie mogę. Dobra, moi drodzy, bateria włożona, więc pierwszy raz czas go odpalić. Pierwszy raz włączyć. Ciekawe, czy bateria będzie działać. Boom. O, działa coś. Please set the language. Ok, muszę ustawić język. English, Deutsch, Francuz, Hispaniol. Polski jest. Ustaw zegar. O kurde, który dzisiaj jest? I godzina 10 rano. Kurier był tak rano, więc dlatego też. Ojoj. To tak to wszystko wygląda. 10:00. Ustawienie zegara zakończone. Ustaw obszar domowy. Ło, Berlin, Roma. No tak, tutaj jestem. Kurde, aż takie rzeczy tutaj chcą? Za chwilę mnie będą inwigilować wszystko. No nie mam pojęcia, o co chodzi. Brak karty pamięci. A, to może być problem, ponieważ mam tylko jedną. Dobra, ja z tego co widzę, jesteśmy wreszcie w naszym aparacie. Strasznie fajny tutaj obraz już nawet prosto z tego wygląda. A autofokus jest? Tak, o, patrzcie na ten autofokus. No nieźle, powiem wam, że autofokus strasznie szybko i fajnie działa. To jest ekran oczywiście dotykowy. Aparat może nagrywać 4K, 25 fps, 100 megabitów na sekundę, więc jest to jakoś po prostu praktycznie szalona. Nic więcej tak naprawdę mi nie potrzeba. Do tego 1080, 60 klatek to również będę często używał. Jednak jeśli chodzi o same aparaty i o jego ustawienia, to ja oczywiście się muszę na tym wszystkim przyzwyczaić, bo tego będzie tutaj po prostu pierdyliard. To sami widzicie chociażby u góry, chociaż u góry to jeszcze wygląda w miarę normalnie i aż tak dużo tego nie ma. Ale jak już sobie wejdziemy w dokładne ustawienia tego aparatu, które również się tutaj znajdują już tak bardziej na ekranie w menu, no to zaczyna się tak naprawdę prawdziwa zabawa. Dobra, ustawimy manualną kamerę. Dobra, moi drodzy, zmieniłem baterię, troszeczkę działa. Więc jak sami widzicie, jest tutaj tego dosyć sporo i wszystko można bardzo fajnie ustawiać sobie również i na naszym ekranie. Oczywiście przyciski są przyciskami, no ale tak jak mówiłem, również i tutaj wszystko można sobie zmieniać. Ło, podczas nagrywania można wybierać efekty. Się czuję jak na Instagramie. No nieźle. Fajna opcja dla kogoś, kto lubi takie rzeczy. Ja i tak będę nagrywał w strasznie, moi drodzy, bez efektów tak naprawdę. Z CyanogenMe V tak zwanym. Dobra, moi drodzy, więc czas sobie wejść do oficjalnego menu. No i tutaj mamy dosłownie wszystko. Tryb ekspozycji, autofokus, AF ciągły. No i tak wszystko będę potem robił na manualu. Poziom luminacji to jest norma. Dodatkowe tele, ten, cicha obsługa, cyfrowy zoom. Te rzeczy mnie tak naprawdę nie obchodzą. Ograniczanie poziomu mikrofonu to jest dosyć ważne dla mnie, ale wejdziemy sobie również i w jakieś inne rzeczy. W odtwarzanie, ustawienia daty, zapis preferowanych ustawień, nie, ale na przykład to już jest najważniejsze. Nie styl zdjęć, nie film snap, nie format zapisu, chociaż mam tutaj do wyboru albo MP4, albo AVC HD. Jednak jakość nagrania, moi drodzy, to mnie najbardziej obchodzi. Ustawiamy sobie 4K i ustawiamy to. 4K 100 megabitów, 25 klatek. I wyłączył mi się akumulator w mojej lustrzance. No i oto jest, moi drodzy, widzicie teraz widok z nowej, znaczy z nowej, już chciałem powiedzieć lustrzanki, bo to jest lustrzanka, ja ciągle lustrzanki używam, z nowego bezlusterkowca. Myślę, że będzie ciekawie, że jest nowa jakość. Jest to również dla mnie troszeczkę łatwiejsze. Teraz sobie testuję autofokus na moją twarz. Tak więc może to wyglądać, że jestem jakiś upośledzony, ale tak naprawdę się ruszam specjalnie patrząc w ekran, czy ten aparat widzi moją twarz. Tak po prostu. Więc moi drodzy, o to właśnie też w tym odcinku wszystko chodziło. Ja wam jeszcze może za chwilę zrobię jakiś taki klip albo cokolwiek, żebyście przez chwilę zobaczyli tak naprawdę jakość tego aparatu gdzieś na zewnątrz na przykład. Tak więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki bardzo, że jesteście. Do następnego razu. Subskrybujcie, komentujcie, gdzieś tam potem będą wszystko. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.
Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pobawimy się w Stilgariusa gonciarza Krzysztofa Tomasza, czyli sobie pochodzimy z kamerą i zarazem popatrzymy, jak działa mikrofon, jak działa stabilizacja obrazu, bo wszystko robię z ręki i obstawiam, że to najlepszy pomysł nie jest. Szczerze mówiąc, nie wiem też, gdzie w ogóle jestem, bo poszedłem gdzieś do przodu, byle jak najdalej od własnego mieszkania. Widzę, że tam jest jakieś miasto. A tam, moi drodzy, gdzieś tam, o ile w ogóle widzicie, bawią się dzieci. Dzieci się bawią na środku zamarzniętej rzeki. Bardzo mądry pomysł. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, szczerze mówiąc, ale nawet nie widziałem, że gdzieś obok mnie jest takie ładne pole. Przejdziemy sobie gdzieś tam mostem i pójdziemy gdzieś dalej. A potem zrobimy jakieś ładne ujęcia. Jestem ciekaw, czy w ogóle mnie słyszycie, bo zostawiam wam audio bez żadnej obróbki, więc w teorii powinny być szumy. Chociaż szumy w teorii były tylko i wyłącznie u mnie na Canonie, na tym Lumixie podobno są małe, ale zobaczymy. To są kaczki. Kaczki są spoko. Ja pierdziu. Patrzcie, że to jest kaczek. Czy to jest serio Wrocław? O, lolololo. Łabądź do mnie idzie. Cześć, łabądź. Ej, tak szczerze mówiąc, to chyba nigdy w życiu nie widziałem na żywo, jak łabądź chodzi. Zawsze jej widziałem tylko w wodzie. Coś się ze mną nie tak? Trochę żałuję, że nie mam lepszego zoomu w tym obiektywie. Ale myślę, że jakoś jest dosyć fajna. Przynajmniej z tego, co ja patrzę na ekranik, pomimo tego, że jeszcze w teorii dopiero połowę ustawień tak naprawdę umiem, to wygląda to ciekawie, a mam nadzieję, że na waszych komputerach jeszcze lepiej. Powiem szczerze, że fajnie jest takie daily vlogowanie. Tylko, że trzeba iść w jakieś ciekawe miejsce. A nie na most, pomiędzy nie wiem czym. Dobra, moi drodzy, będziemy powoli sobie wracać już do mieszkania, bo teraz chciałem wam pokazać, jak ten aparat tak naprawdę działa właśnie w takim normalnym, zwykłym oświetleniu podczas zwykłego dnia, które jest jednak mimo wszystko mocno zachmurzone. Jednak chciałbym jeszcze wam pokazać jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna w tym aparacie, mianowicie to, co wielu ludzi chwali, czyli, moi drodzy, jak to wszystko działa w nocy. Ponieważ w nocy ten aparat podobno ma przegenialny szum, tego szumu podobno prawie nie widać, więc zobaczymy, jak właśnie na takim bardzo, bardzo wysokim ISO to wszystko sobie działa. A wy na razie patrzcie, jak to wygląda, jaka jest jakość, jaka jest stabilizacja obrazu, bo mnie już ręka boli. No. Chociaż nie, po prostu krzywo trzymam. Albo coś. Ech, kupa.